Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Chyba 22, jeśli nie mylę, nie wiem. Bo ja już kompletnie straciłem rachubę po tej przerwie. No i co my teraz mamy robić takiego? Zaginieni ludzie. Sprawa Fernanda. Dowody. Zaraz, ja muszę sobie pamięć odświeżyć. Ale tu chyba chodzi o... teraz zaginionych ludzi dalej. Więc... sprawdzę, czy mi głos nie szwankuje, ale chyba jest dobrze. Wiecie co? Mamy tą mapę całą, którą nam pomalował Skip, w której jest kryjówka bandytów tego, Dextera. I może byśmy się tam przeszli. Dla mnie to jest super pomysł. Tylko kwestia jest taka, że po prostu no, nie jestem na to jeszcze dobrze przygotowany, bo jest duże ryzyko, że mogę polegnąć w walce z bandytami. Ale też może być szansa na to, że mogę po prostu zwyciężyć. Ale wiecie co, ja bym się przeszedł jeszcze do klasztoru magów ognia i sobie bym jakieś nowe runy zrobił. W ogóle jak tam... zamknij japę w atrasie, pieprzony. Odejdę od niego, bo wkurza mnie jego gadka cienka. A właśnie, trzeba many się napić. Kupię sobie trochę mikstur many. Dobra. Okej, oczko. Dobra, możemy iść do klasztoru. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. No i co? No może tak trochę z wami teraz pogadam ogólnie, co tam u mnie, jak mi wakacje mijają, no i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, wczoraj rodzina wyjechała, trochę mi było z tym źle, ale potem już mi to przeszło i po prostu mogę wrócić do nagrywania, tak jak to teraz już robię. Zacząłem już nagrywać od GTA 4. Tego BFA 3, co wrzuciłem wczoraj, to ja go nagrywałem w czasie no, pobytu z moją rodziną, ale akurat wszyscy wyjechali, to ja wykorzystałem okazję i nagrałem z kimś Battlefielda 3. Ciu, dobra, poszło. Git majonez. No to tak, to nagrałem w trakcie pobytu z moją rodziną BFA 3. Wrzuciłem go wczoraj, a teraz wrzuciłem właśnie GTA 4 i teraz będę nagrywał właśnie ten odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. No i teraz jest taka sprawa, że za niedługo, może właściwie za 2 dni, jutro właściwie chcę zrobić Q&A. Bo dawno nie było go, a chcę zupdate'ować tą serię Q&A'ów. I w sobotę postarałbym się zrobić. Może to nie będzie tyle kontynuacja, co dodatek do gry Assassin's Creed 3. Pewnie już wam jest znana, ale ja to zrobię dlatego, żeby sobie ją zachować na pamiątkę i przy okazji, jak ktoś by jeszcze obejrzał to. Ten dodatek chyba wiecie jak się nazywa, zresztą ja nie będę wam zdradzać teraz przy tym filmiku, bo to jest Gothic 2, a nie Assassin's Creed 3. Więc to zostawię wam w osobnym informacyjnym filmiku, właśnie, które będę teraz robił codziennie od tej chwili. Come on! Yeah. Powalczę ze ścierwem. Pomęczymy kurczaka. Jep. Dziękuję. Taka mała walka na rozgrzew. O, o, kamienna tablica. Trzeba zebrać. Przyda się kiedyś. Właściwie te wszystkie kamienne tablice, które zbiorę, to one się przydadzą do pozyskiwania wiedzy. Tak zwanej. Jak je przeczytam, to dostanę, nie wiem, na przykład plus 5 siły, albo plus 10 energii życiowej. Takie pierdowy, które naprawdę są przydatne. Bo to jest z dodatku Noc Kruka, więc bardzo przydatna rzecz. Okej, idziemy sobie do tego klasztoru. Zrobimy sobie parę run.
takie proste runy. Jakąś runę bym sobie jeszcze wyrobił, powiem wam szczerze. Już mi lepiej. Dobrze. W ogóle ja mam jakieś runy? Runy. Tak jakbym nie miał szwaczka. Kurde, ja nie mam run żadnych. Będę musiał sobie gdzieś zakupić. Chociażby nawet u Goraxa. Ale runy też można je znaleźć, bo ja wiem z doświadczenia, bo ja już grałem kiedyś tą grę. No i ma... O, runy sobie kupię. No i co, że wydam 200. No wiesz co, kupiłbym sobie też jeszcze jakieś potiony życia. Many. W ogóle ile mam potionów życia? O, to spokojnie. Jeszcze tak ze dwie, dobra. Trochę kasy stracę na tym. Niewątpliwie, ale to mi przynajmniej da jakąś satysfakcję, że coś w ogóle kupię. Co ja bym mógł takiego tu sprzedać niepotrzebnego, a to wszystko jest potrzebne tak naprawdę. Dobra, idziemy robić runy. Mamy teraz 2 sztuki runy. Możemy sobie zrobić jeszcze parę czarów magicznych i będziemy je ze sobą nosić. Mamy dostęp do biblioteki. Okej. Runy pierwszego kręgu. A właśnie, nie mam leczenia lekkich ran. Mam tylko to i to. To sobie właśnie to zrobię. I mamy runę leczenia. I teraz będziemy mogli się też leczyć za pomocą runy magicznej. A nie pamięć, okej. No już mamy 3 runy, to już naprawdę jest coś. Powiem wam szczerze. Już runy pierwszego kręgu. No to już mamy te wszystkie runy utworzone. Ja bym sobie jeszcze jakąś jedną runę wytrzasnął. Tylko trzeba sobie z jakimś jednym magiem porozmawiać. A tutaj... O, ma towary. Aha, to są te. Zostań. No i tutaj mam to tworzenie szkieletu goblina, ale z tego co ja wiem, to te gobliny są tak słabe, że nie opłaca się wydawać punktów nauki na szkieleta goblina, więc ja to sobie zostawię. Tego nie będę wydawał. Trzeba rozsądnie tutaj patrzeć. Może ty mnie czegoś nauczysz. Wymagasz ode mnie więcej niż mogę cię nauczyć. What? Co do cholery? Pogrzało gościa, no normalnie nie, no super. To sobie z innym magiem porozmawiam. Czyli tu jeszcze był ten Marduk, bo on też potrafi nauczać runy magiczne. O, błyskawica. Może się przydać. Dziękuję bardzo. Idę sobie jeszcze zrobić runę błyskawicy. I będę już miał 4 runy magiczne. 2 do ataku, 1 do oświetlenia i 1 do leczenia. Błyskawica. Ha! Trzeba będzie przeczytać sobie książkę, jak zrobić błyskawicę. Cholercie. Sprawdzam, jak z czasem jestem. Błyskawica. Skała krystaliczna. Dobra. Skała krystaliczna. To ja nie mam skał krystalicznych? Też jestem zdziwiony. Zaraz zobaczę. Skała krystaliczna. Posłuchał niewłaściwie. A jak nie, to sobie zwiększę jeszcze manę, żeby, wiecie, mi się szybko nie marnowała. Skała krystaliczna. Gdzie ja znajdę taką skałę? Kurde. Mamy problem mały. Mianowicie taki, że ja chyba tej skały nie znajdę. A nawet jeśli miałbym ją znaleźć, to ciężko by mi było z tym. Dlatego sprawdzę, czy może on będzie miał skałę krystaliczną. Nie. No to jesteśmy w dupie, bo nie mam składnika. No tak, jeszcze nie mam tego. Zwoju błyskawicy. No to już w ogóle przerąbana sprawa. Tylko sobie będę musiał zakupić ten zwój, żebym go miał w ekwipunku. Bo kiedyś go potem wykorzystam do tego.
Dobra, to zakupimy sobie tylko tą najmniejszą rzecz. Czekaj, błyskawica jest. Kupuję zwój i idziemy od razu. Dobrze, my już możemy ruszać, kurde, chciałem powiedzieć rush. Ruszać do ataku. Zaatakujemy sobie ten, no, obóz bandytów, czy tam, nie wiem, fortecę. Bóg wie, co to jest. I po prostu zniszczymy tych bandziorów, bo coś powinno być w tym odcinku. Coś się musi dziać po prostu, no bo takie smętne chodzenie to po prostu nic nie da. A wiecie co, ja bym sobie jeszcze wypił miksturę szybkości. O, będzie mi lepiej. O, i tak możemy biegać. I ja to rozumiem. Potem, a ja chyba umiem robić mikstury szybkości, nie wiem, bo chyba u Ignaza robiłem naukę o miksturach leczniczych i many. A, zapomniałem jeszcze many sobie wziąć, a to trudno. Trudno się mówi. Przejdziemy się tak. Okej, dobra, biegnij, biegnij, czempionie mój, ty. Trzeba wykończyć tych bandziorów w końcu, bo inaczej będzie kiepsko z tym. No nie no, biegamy jak paker. Ile ja mam w ogóle many? 22. Kurde, mogłem sobie trochę zwiększyć. Ale trudno. Walić to. O, tam goblinek sobie stoi. A niech se stoi. Wali mnie on. Biegniemy, biegniemy. Ile sił w nogach. Naprawdę w to wierzysz? Dobra, za chwilę będziemy już tam, gdzie trzeba. I w końcu zajmiemy się sprawą bandytów. Ten pirat pewnie będzie miał z tym coś wspólnego, hey. Bo on też szuka... O. Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Gadaj! Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Ha, ha, tak! To on! Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już twojej pomocy. Okej. Okay. Ja chciałem ci pomóc. Ty głupi piracie drogowy, kurde. Idź, spadaj, kurde. O, widzicie? Tam jest właśnie ta forteca. Tam na górze wysunięta. To się już tam przejdziemy. Normalnie. Tylko trzeba będzie teraz uważać na wrogów. Tutaj chyba są groźniejsi przeciwnicy. A nie, dobrze, możemy iść. Dobra, idziemy w końcu do tej kryjówki bandytów. Spokojnie, na chill. Jest, przeżyłem to. Ja pierdol. Kurde, nie. Jezu, ja mam przejść na zawał. Wyleczę się. Ja pizdam, nie no, chłopie, Bezio, weź się ogarnij i chodź normalniej, bo to nie było na miejscu, ja muszę zapisać, kurde, nie no, bo ja już się zdygałem troszeczkę, no bo kurde, no, on sobie idzie za szybko, nie zatrzyma się nawet, a on po prostu sobie spada, no mało żeś mi nie zezgonił, no kurde, weź, uważaj następnym razem na siebie, wiesz, Bezio. O ile jesteś beziem w ogóle? As? Słyszę tylko ptaki. Kurde. Stój! Tędy nie przejdziesz. Chcę rozmawiać z twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie oczywiście cię przepuszczę. A dziękuję. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz, jak się nazywa. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A więc? Dexter. Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze. Przepuszczę cię, ale uważaj. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz,
Nie wyjdziesz stąd żywy. Dobrze. Weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. Aż mi ulżyło, wiesz? Kurde, ile tego śmiecia tu jest? Ja pieprzę. Ciul. 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 Nieważne. Dzień dobry! Proszę, proszę. Kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Dzięki, że mnie zwał. Potrzebuję bohaterem. Paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli. Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie widziałeś jeszcze żadnych ulotek? Nie. Jest na nich twoja gęba. Moja tak. gęba. Tak. Jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic. Ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. Jaki szef? Dlatego właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. Ty chyba jesteś głupi. Podobno to ty porywasz ludzi z Kolinis. Jednak udało ci się to rozpracować. Aha, czyli to twoja sprawka. Dobra robota. Dzięki. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. No przykro mi. Ale masz kiepskie buty do śladów. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie. Poza czyimkolwiek zasięgiem. Nie bądź śmieszny. Niby mogę ci pokazać, gdzie dokładnie, tylko po co. Po to, żebyś się pytał, Gamoniu. Kto kazał ci to robić? Mój szef. Groźny typ. Znasz go. Kruk? To Kruk. Jeden z magnatów ze starego obozu w Górniczej Dolinie. Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Tylko tyle się dowiesz. Magnat? W Korinis? Już nie jest magnatem. Ma swoje tajne plany, o których Korinis wkrótce się dowie. Kruk? Groźny? A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał sukinsyna, ale teraz bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę. Opuść Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czeka cię tu nic poza śmiercią. Ha! Zaraz cię skopię. Nie wierzę nawet w jedno twoje słowo. Hej, to prawda. Przysięgam na grób mojej matki. Ty nie masz matki, ty miałeś dwóch starych, chłopie. Kurde, grób matki. Jest taki gość z zasłoniętym okiem. Szuka ciebie. Wszyscy mnie ostatnio szukają. Mam się tym przejmować? Tak. Jak czegoś ode mnie chce, to niech tu przyjdzie. I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd. Zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię. Idź i nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi. Jasne, może spróbujesz mnie zmusić? No. Lepiej już sobie idź. Jeśli jeszcze raz cię tutaj zobaczę, zabiję bez wahania. To proszę bardzo. Proszę bardzo. Ej, jestem tu jeszcze, możesz mnie teraz zabić. No chodź. Skoro tego chcesz? Tak, ja tego bardzo chcę. What? Co on robi? Jaki debil. No to ja mam większe szanse na ubicie go. Jaki frajer z niego. Czekaj. Oh fuck. What the fuck? Ej, co on robi? Pogrzało gościa. O. A, zaatakuje. No chodź. Nie dasz mi rady. Ciul. Chodź, chodź na górę.
Będzie epickie wejście. Proszę bardzo, teraz możesz ze mną walczyć, piniato. O kurde, walną mnie. Nie ubijesz mnie. Jestem dla ciebie za dobry. Yeah. O kurde, dostałem. Ubiję dziada. O tak. O kurde. Zaraz chyba spłonę ze wstydu, jak mnie ubije dziad. Pokonam, dam radę. Muszę się skupić. Mniej gadania. Nie! Fuck! Muszę teraz spieprzać. O, to będzie chyba dobry pomysł. Spieprzę mu. O, spadł! Jaki frajer! Nie wierzę, nie, to było za proste. Aż mi się śmiać chce normalnie. Ubiłem sukinsyna. Dexter, za słabo. Myślałem, że się jakoś bardziej postarasz. Dobra, rozkazy. Jakie rozkazy? What the fuck? Zapiszę sobie przy okazji. Dobry pomysł. Jakie znów rozkazy? Co do cholery grane jest? Rozkazy jakieś, kurde. Rozkazy. Rozkazy to on sobie może w dupę wsadzić. Dexter, ty draniu! Kiedy jeszcze byłem magnatem, można było bardziej na tobie polegać. Jeśli nie zdołasz porwać więcej ludzi z miasta i przysłać ich do mnie, to będziemy mieli niezły problem z chłopakami w naszej kryjówce. Potrzebuję tu więcej niewolników, albo chłopaki zaczną się buntować. Chyba nie muszę ci mówić, co to znaczy prawda. Jestem bardzo bliski dostania się do świątyni. Nie mogę sobie pozwolić na żadne, absolutnie żadne kłopoty. A, jest jeszcze jeden problem. Prędzej czy później będziemy musieli znaleźć drogę przez wysokie góry w północno-wschodnim Korinis. Piraci nie zapewnią nam transportu, kiedy przestaniemy im płacić. Kruk. Jaki frajer. Okej, pan Dexter sfejlował, bo zamiast walczyć jak mężczyzna, ja mu uciekłem, a ten spadł. To chyba można otwierać. Zaraz, to muszę wiedzieć jak. A ja mam sporo wytrychów, to mogę sobie je łamać. A. Jakieś pierdoły dostałem. Jeszcze tu jakiś kuferek. O, tu są jakieś srebrne pucharki. Przeszukam sobie jego fortecę. Porozmawiam sobie zaraz z tym piratem. Jak sobie z nim porozmawiam, to po prostu zakończymy odcinek. Proste i logiczne. Kurde, ale tu ciemno jest, można spaść. Dobra, taki Dexter był nieuważny, no i się zabił. Miksturki, super. Jakieś zwoje jeszcze? Dobra, możemy już iść na dół. Tylko muszę uważać. Uważnie. Żeby się nie zabić. No bo taki Dexter zrobił taką głupotę. Ja mu uciekłem, a ten sobie spadł. Jak jakiś skończony debil. Dobra. To chyba pirat na nas czeka. Ło w mordę, ale ich pozażynałeś. Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? No. Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Ach, cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Korinis? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od Dextera?
przybywam zza gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też chciałem wrócić. Miałem nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez statku. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego Skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez 3 dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Taki chudzielec, dzielec? Długo by tam nie pożył. O, zdziwiłbyś się. Jeszcze jedno. Dziękuję ci za pomoc. Ale to nie znaczy, że jesteśmy teraz kumplami. Jasne? Tak. Z pierwszej gnoju. Okej. Okay. Ja sobie przeszukam tych biedaków, których sprał Greg. Nie no, hardcore z niego, jak mało kto. Gdzieś tu chyba masz jakąś broń, albo i nie. O! Teraz sobie idziesz usiąść na jego miejscu. No takie niemądre, takie głupie. Kurde. Ja mu pomogłem, ja zabiłem Dextera, a ten co? Ten sobie będzie teraz kiblował na jego krzesełku, fotelu. Bóg wie co to jest. Ale sobie ich teraz przeszukam. Niczego tu nie znajdę, tu nie ma. Sporo bandytów tutaj rozsiekał. To sporo EQ uzyskam od nich. Niczego tu chyba nie znajdę. Chyba z 10 bandytów było, jak nie więcej. To niczego tu nie znajdę. Dużo, jak na mnie. Gdzieś jeszcze tutaj jest kolejny bandzior. Sobie przeszukam jeszcze tą fortecę, może tu coś się znajdzie ciekawego. A tam są jeszcze bandyci, jakie sknerusy. Chodźcie tu. No teraz to... No chodź tu, chodź tu. O kurde. Nie! Nie próbuj tego jeszcze raz. Muszę zrobić cięcie na chwilę. Okej, jestem już po małym cięciu. No niestety tam nie będę szedł. Już nie w tym odcinku. No i dobra, wiecie co? Zakończymy już ten odcinek. Myślę, że wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio. I trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie.